Na odbiór gry poniekąd wczucie się w nią i jakby pewną identyfikację ze sterowanym bohaterem wpływa masa czynników. Klimat, charakter, wygląd, obrana stylowa gry, uzbrojenia. Niemniej ważna jest również płeć naszego protagonisty. Czasem wybór w tej kwestii jest nam dany, czasem nie wiadomo kim gramy. Faceci grają facetami, dziewuchy dziewuchami, ale czy zawsze? Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnych moich urojeniach. Dzisiaj przeanalizujemy sobie kolejny aspekt gier komputerowych. Co mnie skłoniło do dzisiejszych przemyśleń? Kilka różnych sytuacji, głównie w świecie Guild Wars 2. Chociaż nie tylko, bo temat dzisiejszych rozważań jest troszeczkę szerszy. I to nie chodzi o to, że ktoś towarzyszy mi w grze i jest to na przykład jakaś seksowna druidka, a tak naprawdę jest ona sterowana przez jakiegoś faceta. Albo przykład Seto Kamiego, który ubóstwia grać kobietami i stroi je w takie błyskotliwe, oczojebne kolorki. Także zapraszam serdecznie na materiał. Nią czy nim w grach komputerowych? Jak wspomniałem, różne gry dają nam różny wybór, jeśli chodzi o dobór płci naszego protagonisty. Z reguły dają nam dosyć pokaźny wybór, jeśli chodzi głównie o gry fabularne. Czasem ten wybór jest kosmetyczny bądź całkowicie zerowy. Wiadomo, w tym drugim przypadku mamy z reguły do czynienia z grami, w których bohater główny jest pewnym symbolem serii, czy to jest Duke Nukem, Tomb Raider, czy Assassin's Creed. Możliwość wyboru płci w takich sytuacjach kłóciłaby się z pewnym zamysłem, konstruktem danego programu. Lara Croft facetem? No właśnie, bez sens. Kupujemy daną ideę albo nie. Wszystko zależy od naszego podejścia i właśnie bardzo dużo zależy od naszego podejścia do danego programu. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy aspekt gier komputerowych, mianowicie wspomniany we wstępie system i zjawisko identyfikacji z prowadzonym bohaterem, awatarem. Jeśli chodzi o mnie, ja akurat bardzo lubię stawiać na facetów. Hardkorowych, konkretnych, zdeterminowanych, najlepiej podkręconych zajebistym, powiedzmy, portretem psychologicznym pokroju chociażby Geralta, wyrachowanego cynika, który nie jest ani czarny, ani biały. Różne odcienie szarości dominują w jego podejściu i analizy świata. Jednak mam świadomość, że co niektórych może brać właśnie zjawisko skaczących cycuszków z broi płytowej. Że wolą przez dłuższą, jeśli gra starcza na bardzo długo, to lubią przez cały okres jej trwania patrzeć na zgrabną dupeczkę jakiejś bohaterki, a nie na zwalistego drwala z tarczą i młotem chociażby. Także grając kobietą, a będąc przedstawicielem płci przeciwnej, jest fajnie, ale tylko fajnie. Jak podsumowując, ulega kastracji to zjawisko identyfikacji. Nie czujemy go tak bardzo, ale przynajmniej po prostu jest inaczej. Także jeszcze raz, jeśli chodzi o mnie, ma być przekonującym koksem, w rękach którego na przykład dwuręczny miecz jest bardziej przekonujący. Jednak zwróćmy uwagę też na inny aspekt w nawiązaniu chociażby do replayability, czyli takiego bardzo interesującego zjawiska, który intryguje, motywuje, inspiruje do ponownego przejścia gry właśnie nie tylko inną klasą postaci, nie tylko w kwestii doboru innej drogi, na przykład moralności, ale właśnie płci. I tutaj myślę, że dobrym przykładem jest cała seria Mass Effect, gdzie dobór pani bądź pana Shepard specyficznie modelowało całą przygodę i rozgrywkę, gdzie jednak pewne niuanse, pewne teksty, pewne elementy rozgrywki zmieniały się, były inne w zależności od obranej drogi, właśnie jeśli chodzi o płeć. I myślę, że tutaj ten aspekt wyboru płci nie jest tylko zabiegiem, zagrywką kosmetyczną, która u jednych może urozmaicić zabawę, u innych może zintensyfikować tą identyfikację i to imersyjne wczucie się w grę, ale także może całkowicie przemodelować odbiór gry właśnie pod kątem zabawy,
inną płcią, mimo że my reprezentujemy inną, tylko po to, żeby poniekąd przeżyć tą samą grę całkowicie w nowym, innym stylu na nowo. A wy, kochani, facet always, może płeć piękna. Feeling lepszy, gdy siusiacie na stojąco grając panią albo na siedząco panem. A może kwestia odcedzania kartofelków nie ma tu nic do rzeczy? Chętnie poczytam, albowiem zagadnienie po prostu wydaje mi się ciekawe. A całe zjawisko pewnej gamingowej niekonsekwencji płciowej jak najbardziej intrygujące.